Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Good Game Empire. Okej, słuchajcie, mamy dzisiaj obcego. Jak widzicie, cztery ataki już idą. Ja się troszkę na niego przygotowałem, to znaczy wszedłem jakieś pół godziny temu na grę. Przesłałem sobie z wszystkich posterunków, również ze wszystkich światów wojsko, więc no, mamy tego wojska chyba 18 tysięcy mieliśmy. No, wiem, to nie jest wcale dużo, jak dla kogoś, kto ma taki poziom, no ale wiecie, ale dla mnie to było sporo. Także na razie na światach jestem wystrzelony z jakichkolwiek jednostek. Wszystko jest na głównym zamku. No i na postach tam oczywiście mi się teraz pomału od nowa rekrutuje. Jeśli chodzi o jeszcze jakieś moje zmiany, bo dzisiaj nie będziemy robić nic innego, jak tylko tutaj łoić tego obcego, czyli za ile? Czekajcie, za jakieś 6 minut. To zbugowane, tak, 6 minut. Dojdą ataki i będziemy sobie oglądać raporty. Ja sobie trochę poatakowałem też barona. 25 poziom już mam tutaj. Także już możemy robić dzienne zadania, wiecie, z rubinami, więc spoko. Wyjątkowo dzisiaj tego nie zrobimy, ponieważ musimy pokonać wieżę na piaskach, a ja, debil, oczywiście całe wojsko najpierw stamtąd przesłałem, a potem zobaczyłem, że mamy takie zadanie dzienne. No, więc dupa. Więc na razie tyle. O, widzicie? Niby się pali, a się nie pali. Dobra, więc teraz tak, czekamy, aż ataki dojdą, a ja wam pokażę małe zmiany, ponieważ dobudowałem sobie konserwatoria na każdym posterunku, więc na każdym posterunku mamy już dwie cieplarnie i dwa konserwatoria, więc mamy pełny serwis. I teraz będzie można przychodzić na światach do stawiania właśnie tych budynków sprzed wieków. Powiedzcie mi jeszcze, bo nie mam do końca pewności, ile mam spichlerzy sobie zostawić na zamku? Bo jeżeli będę miał dwa konserwatoria i dwie cieplarnie, to powiedzcie mi, ile spichlerzy zostawić, żeby najniższy miał jaką wydajność no, obciążenia. Bo tu 5% i on tworzy tak naprawdę 242 na godzinę. No to nie jest niby mało, ale ale to nie ma miejsca na to praktycznie. Także się zastanawiam, także jakbyście mogli mi napisać. Ja bym, nie wiem, ja bym te dwa usunął najsłabsze i zostawił po prostu to. A reszta to będą te rzeczy. No nie wiem, po prostu dajcie mi znać, jak najczęściej teraz się robi, bo po prostu nie wiem. A nie chcę sobie też burzyć już fajnie zbudowanych tych spichlerzy niepotrzebnie, więc najpierw mi dajcie znać, ile zostawić na posterunkach, ile zostawić żywnością, ile na głównym i ile na światach i wtedy tak zrobię. Także póki mamy jeszcze czas, to czekajcie, zobaczmy sobie w ogóle, jak stoimy z szeton budowy 54, mało. A ile kosztuje wybudowanie tych konserwatoriów? Czekajcie. No to kosztuje dużo, ale to potem się ulepsza za żetony tylko ulepszenia, więc... Okej, no to musimy sobie uzbierać w takim razie więcej żetonów budowy i dopiero wtedy będziemy bawić się w budowanie większej ilości tych cieplarni na światach. Dobra. Mamy tutaj po jednej chacie, po jednym kamieniołomie i tyle, więcej nie trzeba. Ja to trzymam tylko dlatego, że rzadko jestem na grze. Gdybym codziennie grał i plądrował, to bym tego w ogóle nie miał, ale jako, że wchodzę na grę, wiecie jak często, no to wolę to mieć. Po prostu i tyle. Światy sobie dzisiaj też już ogarnąłem, więc nie będziemy tutaj specjalnie nic robić. Surki jest dużo. Oliwy nie ma, bo przesyłałem sobie po prostu, wiecie, na światy tą surkę legendarną i no i tyle. Na Ohanji nic nie robimy. Chociaż moglibyśmy, ale jest obcy, to wolę zrobić obcego.
Dostałem trochę tej chwały ostatnio, całkiem sporo i patrzcie, jak moc od razu poszła na ponad milion, a miałem chyba 800 tysięcy. Więc widzicie, warto. Berrymont również. Również całkiem spoko. Chociaż powinienem mieć ten najwyższy poziom, nie? No ale to już mniejsza o to. Dobra, mamy 6 godzin. To spokojnie, zaraz wojsko potracimy. Będziemy oglądać porty. Mam nadzieję, że dużo chwały będzie i będzie git. W ogóle mogę wam pokazać, jak idzie atak. Dałem te flagi z 10% bonusem do chwały, więc myślę, że powinno być całkiem sporo punktów za atak. W ten sam sposób ustawiłem tak naprawdę każdy z tych ataków. Do tego dawałem tam chyba max na dziedziniec, jaki można było. No tu dałem trochę mniej akurat. No. No i tak, mamy symbol na chwałę, więc będzie dużo chwały. Okej. Okay. Mamy wyprzedaż jakąś, ale to na razie się w to nie bawię. Jak znacie jakieś kupony, to możecie podsyłać, bo ja nie wiem. Nie, dobra, na razie w to nie wchodzę. Na razie w to nie wchodzę. Co jeszcze? O, dobra, pierwszy atak wszedł. Garnce. O, żetony. Dobra, bo pewnie jakieś... O, właśnie. O to mi chodziło. Dobra, patrzymy sobie na raport. 452 tysiące punktów chwały. Super. Przesyłamy do sojuszu. Szczegóły. Dużo strat na środku. I dziedziniec ładnie poszło nawet. Dobra. Pierwszy atak wszedł. Teraz sobie wracamy. Możemy zrobić zwiady kolejnych zamków oczywiście. Sorry, straszną chrypę mam w ogóle cały czas ostatnio. Nie wiem, co się dzieje. Okej, okay, obcy zamek. Kolejny atak. Dużo tych. Dużo fajnych jednostek. 2600, 475 tysięcy. Podoba mi się. Tutaj na dziedzińcu bardzo dużo straciliśmy. Ale to dobrze. Czy dobrze, dobrze, niedobrze. Dobra, tu sobie na pewno puścimy atak. Tu pewnie jeszcze puścimy. Pewnie też 4. Zobaczymy, ile jednostek nam zostanie, ale myślę, że 4 będą akurat ataki. 3700, super. Czyli raz, dwa, trzy. W ogóle jakbyście się pytali, to gram na poziomie średnim. Taki sobie wziąłem. Jakbym wziął średni plus, to myślę, żebym już tutaj dostawał w dupę po prostu. Więc jeszcze spokojnie. Spokojnie się jeszcze trochę wyekspię i dopiero potem będziemy jechać z silniejszymi poziomami. 3700. No fajne te opcje, powiem wam. Zaraz będziemy słuchać ataki. Ten dojdzie za minutę. 10 sekund. Ten za 50. Ok. Poczekamy sobie w takim razie. Dużo fajnie chwały dostajemy. Już mamy. I poziomik. Czekajcie. Nie, to Jezus, tak to się robi. O właśnie. Stężyłem. Dobra. A tak, 2400, fajnie, też dużo, ale duże straty strasznie tutaj były. 2600 aż straciliśmy ludzi. Bardzo dużo. Ta flanka prawie cała poszła, zobaczcie. Bo to były praktycznie jednostki wręcz tylko, okej. Okay. I ostatni atak. Okej. Okay. Zwycięstwo, ale też patrzcie, jakie straty. 450 tysięcy. No dobra. Tu też bardzo duże straty.
Uuu, całe skrzydło poszło. No to się nie dziwię, że tutaj ten. Czemu tu całe skrzydło poszło? O co chodzi? Dlaczego? Było przecież zbite wszystko. No to ja nie wiem. Okej. No ale przynajmniej udało się pokonać. Ten dziedziniec był bez bonusu do ataku i jeszcze trochę z flanki przeszło, tak? No dobra. Więc ataki powchodziły. Ile w tej chwili mamy ludzi w zamku? 6000 plus to, co wróci. No to nie, no to mniej niż 4 ataki będziemy w stanie zrobić. Dużo mniej. Niestety, niestety. No ale to już wiecie. Dużo chwały. Ekstra. Ale patrzcie, żeby być w czołowej setce, muszę mieć 336 milionów. Mam niecałe 3. To jest chore, co się dzieje po prostu, nie? Dobra, więc teraz sobie będziemy ustawiać te ataki kolejne. Poczekamy sobie, aż przyjdą tylko i tyle. Zobaczę sobie na Ohandzie jeszcze w międzyczasie. Tu się nic ciekawego nie dzieje. Jeszcze reklama się pojawiła, już w ogóle nie ciekawa. Dobra. Coś tu będę robił? Nie ma sensu. Tego nie mogę burzyć, to tylko będę mógł burzyć, ale to już. To gdzieś muszę dać. Dobra, zróbmy tak. Pewnie, że tak lepiej, bo przecież dużo więcej dostaniemy tutaj punktów porządku publicznego. Świadectwo chwały, tak jest. To już dawno temu zbudowałem w sumie. No ale zawsze te 4% więcej, wiecie, się nadaje. Jakby tak się chciało to wymaksować. Wow. Jaki to ma poziom maksymalny w ogóle? Wow. Setny poziom. 400% to. No to przecież. O Boże. To by było wciul dużo. Broniących prawie w ogóle nie mam. Okej. Okay. Jak tam wracają, wracają powoli. Dobra. Powoli wracają, więc powoli będzie można sobie atakować te zameczki pozostałe. Oj, sorry. Ziewa mi się coś. Ojoj. Noś mi się trochę ziewa, ale to nic, nie ma tragedii. Wiecie, jak to jest w sobotę, leniwa sobota. Człowiek sobie pospał, nie musi iść do pracy, siedzi sobie w domciu, chilluje, a już po obiadku w ogóle. Znaczy, no pewnie, bo ja to nagrywam 14:30 jest teraz, a pewnie wy to będziecie oglądać później, koło 5, 6. Tak planuję to wrzucić jakoś. Z takim małym opóźnieniem dzisiaj, ale myślę, że to nie jest żaden problem. Pousuwam sobie od razu te pierdoły. Dobra. No, dochodzicie coś? 26 sekund. Dobra. I zaraz będziemy dawać kolejne ataki. Tak, kolosy są niezłe. Dobra. Wróciło coś. Dobra, no to lecimy w takim razie.
Lecimy od tego, zaczynamy. Wypełnij falę. Dobrze. I teraz tak. Tu na flankach dajemy strzelców. Gdyby jakimś cudem pierwsza fala nie dała rady, to żeby potem dobili strzelcy, to już możemy spokojnie dawać inne rzeczy. O. Dobra, i tutaj lecimy z tymi. O. I dajemy flagi, te 10% maksymalne, co by jak najwięcej chwały zdobyć. Dobra, ustawione, wszystko jest, lecimy na piórkach 20 minut. Dobra, teraz ten. O, tu jest dużo ludzi, ty. To tu zrobimy tak. Pełni falę. O, idealnie. A, patrz, jak to się ogarnęło. Dobrze, dobra. Lecimy w ten sposób. I damy trochę tego wręcza. Ok, na dziedziniec dajemy teraz full. To jednak tutaj trzeba dawać full ludzi na dziedziniec. Ok. Dobra. Wszystko ok. Tutaj są dwie fale, bo dwie fale maszynek, bo jest dużo ludzi. Dobra. Lecimy. Ok, jeszcze jeden wraca. Za ile on wróci? Za 32 sekundy. Ile jest jeszcze ludzi u mnie? 1300, no to musimy poczekać. A ile ich tu wraca w ogóle? Umało, tu już nie wyślemy nic. Dwa ataki, tyle. Więcej nie dam rady. No dobra, no trudno. Niech idą te dwa w takim razie, a my sobie tutaj z tymi coś, nie wiem, barona poatakuję. No bo co mam robić innego? Ale już tych normalnych takich, już nie będę tutaj tych, co się palą, wiecie. Dobra. Także ataki na obcego sobie idą. Całkiem sporo chwały dostaliśmy za tamte cztery ataki. Jestem ciekawy, ile dostaniemy za te, ale myślę, że na odcinku już nie będę czekał, aż dojdą, bo to długi odcinek byłby bardzo, a po prostu nie chce mi się aż tyle czasu czekać. Zaraz pewnie pójdę jeszcze Warbanda nagrywać. Bo powiem wam, że już bym chciał skończyć tą serię z Warbanda pomału jednak. I bym się wziął za jakieś kolejne fajne rzeczy. Tu się pali, ale się nie pali, bo jest bug graficzny oczywiście. Kurde, lebele. Straszna rozbieżność w tych poziomach jest. Z tymi baronami. Tragedia. Wow. No dobra, niech już idą wszędzie. O, wow, nice. Dobra, tyle. Tyle ataków w takim razie. Co jeszcze możemy zrobić? To w takim razie, no wysłałem jakiś atak na światach, ale nie mam tam wojska, bo wszystko sobie przesłałem na główny. Także tu już nic do roboty nie będzie. Ja to chcę gasić, na razie się wstrzymam z tym gaszeniem. O proszę, tu możemy sobie ulepszyć. Ekstra. Tutaj coś się... nie, tu się nic, ale tu nie mogę, bo sprawdzałem i tu po prostu brakuje mi oliwy. A na Warensburgu się ulepsza. Dobra.
Dobra, i tak na razie będzie. Kurczę, to co mogę robić? To nie ma co na siłę, powiem wam. Chyba że jeszcze się pobawimy, czekajcie. Jakaś wymiana może tych nagród. W ogóle tu jestem pierwszy, ty. Wow. Kamikaze jakiś, jestem drugi. Dobra, niech tak będzie. Chodźmy sobie do mistrza Kowalskiego. Jeszcze drugie tyle i będziemy mieli dzielnicę wojskową. Potem handlową. Potem magazyny, piekarnie i tak dalej. Fajno. Ciekawe, jak to się ulepsza. Właśnie, jak to się ulepsza? Za jakieś surowce, czy za co tam? A, dowiem się w swoim czasie. Albo wy mi powiecie. Miejsce w dzielnicy, ale że tyle budynków tam będę mógł wsadzić? Chyba tak. Tak mi to kiedyś napisaliście, nie? Że budynki handlowe, ale to jakie są budynki handlowe? Targ? I co? O tyle. Dobra, mniejsza o to. Mniejsza o to. Mamy jeszcze całkiem sporo losów do statku, ale to na razie je zbieram. Na razie je zbieram i ich nie wydaję. Mógłbym je kupić za złoto, ale za złoto nie kupuję. Mógłbym te sztuki złota jeszcze kupić, ale to już... O kuźwa. Mogę kupić 1000, będzie szybciej. Trochę jednostek tu możemy kupić. O, za to, co możemy wymienić, czekajcie. Mamy tutaj... dwa losy? No to niech będą dwa losy za to. Za to może być. I jeszcze wiem, co możemy zrobić. Jeszcze możemy wejść do zajazdu generałów. Bo dawno mnie tu nie było. I chodźmy sobie przylosować coś. Nic ciekawego. Tym bardziej. Może Beatrice coś nam zrobi. Też takie gówno. Dobra. Nic specjalnego, powiem wam. Tu się nie stało. Nic a nic. Dobra, słuchajcie, ja nie będę przedłużał, bo z ciekawości tak naprawdę to tyle. Dzisiaj już nic więcej nie będzie się działo. Potem tylko sobie sprawdzę, ewentualnie zobaczę, jak te raporty, jak te ataki weszły, ile tam chwały dostanę, ale myślę, że około 450 tysięcy, tak jak tutaj, to będę zadowolony. No i co? No i myślę, że za tydzień spokojnie odcinek nagram też. Powinienem przynajmniej. Powinno się udać. W razie czego to będę was też na bieżąco informował na stronie na Facebooku, na którą zapraszam, bo tam możecie się dowiedzieć wszystkich aktualności. Dobra, także w tym odcinku na tyle. Ja wam bardzo dziękuję. Dzięki wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.